Podstawowym narzędziem, z którego będziemy korzystać, jest stop loss i take profit. Będziemy oczywiście korzystać z tych narzędzi w momencie, kiedy zdecydujemy się handlować na rynku CFD. Jednakże handel ten, a dokładnie ustawianie poziomów stop loss i take profit, wymaga oczywiście od nas wiedzy, w jaki sposób powinniśmy zarządzać kapitałem, ryzykiem, gdzie ustawiać ten stop loss, gdzie take profit. I o tyle nie będziemy w tym nagraniu poruszać samego tematu, w jaki sposób to robić oraz jak powinniśmy to robić. Natomiast chcemy skorzystać z bardzo prostego narzędzia, ułatwiającego nam spojrzenie na trading oraz na potencjał zysków oraz strat, mianowicie wskaźnik, który pozwala nam na opisanie tego, w którym, ile tak naprawdę zysku możemy zyskać w momencie, kiedy cena dojdzie do take profit, jak również ile jesteśmy skłonni zaryzykować w momencie, gdy cena dojdzie do poziomu stop loss. W związku z tym musimy znaleźć swego rodzaju wskaźnik, który pozwoli nam na tego typu opisy. Znajdziemy go na stronie mql5.com, ewentualnie na różnego rodzaju forach poświęconych tematyce rynku CFD. I w momencie, kiedy już go skompilujemy, kiedy zapiszemy go, wówczas w momencie, kiedy mamy otwartą pozycję, tak jak tutaj chociażby przykładowo mamy otwartą pozycję długą na euro-dolarze, w momencie, kiedy ustawiamy zlecenie take profit, no to oczywiście wiemy, że automatycznie pojawiła się informacja przy tym też pasku z lewej strony, jaki mamy zysk. Jest to standardowa rzecz, którą mamy, można powiedzieć, w pewien sposób automatycznie. Natomiast biorąc pod uwagę, że skorzystaliśmy z tego wskaźnika, który został oczywiście opisany jako SLTP Values, mamy automatycznie dostępny cały czas informacje, jaki mamy potencjalny zysk, który możemy osiągnąć, jak również jaki będziemy mieli określoną stratę, jeżeli oczywiście dojdzie cena do poziomu stop loss. No i w ten sposób oczywiście cały czas mamy widoczne te wartości, na wypadek gdybyśmy oczywiście doszli do, mieli się czy to w pewien sposób pomylić co do naszych wyliczeń, czy ewentualnie w złym miejscu ustawić, wiemy, ile tak naprawdę jesteśmy w stanie zyskać i jaki ruch jest do tego potrzebny. W tym konkretnym przypadku widzimy, że ruch jest, mamy rzędu 180 pipsów, do wygrania jest 180 dolarów, czyli akurat automatycznie wiemy, że cena, która jest prezentowana, jest to cena prezentowana oczywiście w mini pipsach, z racji chociażby tego, że ceny bid oraz ask prezentowane są właśnie tutaj w zaokrągleniu do jednego mini pipsa, czyli piątej cyfry po przecinku. W związku z tym musimy pamiętać, że w tym akurat konkretnym poziomie ten P nie oznacza pipsów, tylko punktów, czyli de facto nie mamy 180 pipsów, ale 180 punktów, które musimy osiągnąć. Bardzo łatwo można to obliczyć, ponieważ w danej chwili mamy otwartą pozycję rzędu 1 lot na euro-dolarze, a wiemy, że jeden pips jest to 10 dolarów na jednym pipsie zysku bądź straty, w zależności od tego, w którym kierunku podąży cena. A dzięki wykorzystaniu właśnie tego typu wskaźnika mamy automatycznie cały czas dostępną informację, gdzie tak naprawdę ile mamy do zyskania, jak również ile mamy do straty, bez jakby tutaj konieczności manipulowania w jakikolwiek sposób tymi wartościami po to, by móc się tego dowiedzieć. Oczywiście zawsze mamy możliwość najechać kursorem myszy na poziom stop loss czy take profit, który prezentuje nam tę wartość, natomiast w tym konkretnym przypadku wystarczy nam jedno spojrzenie i już mamy informację, ile możemy w danym tradzie zyskać, a ile stracić.